Cześć kochani, witam Was w mojej porannej rutynie. Wstaję zazwyczaj przed Jasiem, jest to właśnie gdzieś tak koło godziny 9:00 i zazwyczaj wtedy to jest czas właśnie dla mnie, żeby sprawdzić, co tam słychać w internecie, odpisać na wiadomości. No jak widać, Jasiu cały czas sobie śpi, a jak już wstanie, to się przytulamy, jeszcze leżymy przynajmniej z 15 minut na łóżku. Jasiu jest ogromnym przytulaskiem i lubi sobie jeszcze właśnie tak poleżeć z mamą w łóżku. Jasiu wstaje dosyć późno ostatnio, ale też niestety chodzi późno spać. Kiedy jeszcze Jasiu się bawi na łóżku, ja w tym czasie idę się chociaż częściowo ubrać i zebrać rzeczy, które będą mi potrzebne na dole, już jak zejdziemy na dół. I zazwyczaj właśnie biorę je do tej torby, bo po prostu łatwiej mi je znieść razem z Jasiem na rękach. Biorę Jasia na ręce, ale jak widać, on nie bardzo był zadowolony z tego powodu, że już trzeba wstawać. Pierwsze co robimy, idziemy do łazienki. Oczywiście Jasiu jest cały czas ze mną. W łazience standardowo myję zęby. Jasiu, muszę mu dawać cały czas coś do zabawy, bo nudzi się. Ostatnio zaczęłam używać tego żelu właśnie z aloesa. Jak na razie jest bardzo fajny. Tak jak Wam mówiłam, ja mam bardzo wysuszoną skórę teraz w ciąży. I ten żel fajnie mi pomaga. Póki co, zobaczymy jak będzie później. Nakładam go rano i wieczorem. Zanim zacznę robić śniadanie, muszę coś dać Jasiowi do zjedzenia, bo on już widzicie płacze, że jest głodny, więc właśnie najczęściej to jest jakiś mus. Później szybko idę robić sobie śniadanie, no i Jasiowi. Nie trwa to zbyt długo, ta samotność w kuchni, szczerze Wam powiem, bo za chwilę zobaczycie, jak Jasiu do mnie przychodzi, ale staram się robić jak najszybciej te rzeczy, które muszę zrobić bez niego. No i przyszedł mój towarzysz. Oczywiście musiał płakać całą drogę, jak szedł. No i teraz robię wszystko z Jasiem na rękach. Co bywa naprawdę ciężkie, ale jakoś dajemy radę. Szczególnie teraz ciąży mi ciężko. Czasem muszę go właśnie odstawić, żeby rozbić jajka, czy no zrobić coś po prostu dwoma rękoma. Wiecie, czasem to jest ciężko, ale Jasiu cały czas przy mnie stoi i pilnuje, żebym gdzieś mu nie uciekła. Kiedy już jest zrobione śniadanie Jasia, wsadzam go do tego krzesełka, daję mu chleb i jedzenie i on sobie je. Najczęściej właśnie jak ma takie śniadanie jak dzisiaj, to daję mu sam chleb, a później karmię go jajecznicą. No i teraz czas, żebym ja zrobiła swoje śniadanie. Tak będzie szybciej po prostu, jak będę robiła to bez niego na rękach. No i w końcu mogę dołączyć do mojego synka i zjemy razem śniadanko. Teraz czas na przebranie Jasia, pieluszki i no, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Jasiu tego bardzo nie lubi i ciągle mi ucieka. Już nie ma mowy, że będzie przebieranie pieluchy na leżąco. Muszę to robić na stojąco, a zapinanie pieluchy jest no, dosyć ciężkie. Pomagają mi przy tym książeczki. Zawsze Jasiu sobie książeczki ogląda przy krzesełku, jak ja mu przebieram tą pieluchę. A
później zbieranie kulek. I ja chyba milion razy dziennie zbieram te kulki i wrzucam mu je do basenu, a jego ulubioną zabawą jest wyrzucanie tych kulek albo pojedynczo, albo wywala po prostu wszystkie naraz. Kiedy przychodzi czas na zabawę, właśnie układanie tej wieży jest jego ulubionym zajęciem. Ostatnio właśnie zaczął układać wieżę, a później oczywiście standardowo ją burzyć. To też jego ulubione zajęcie. Przychodzi chwila, kiedy mogę usiąść sama, bo Jasiu czasem ma tak, że woli się pobawić sam. Ale później zatęskni za mamą i znowu bawimy się razem. Później przychodzi czas, aby mama się ogarnęła. Zaczynam się malować. Jasiu mi calutki czas towarzyszy, bawiąc się moimi kosmetykami, rozwalając mi wszystko w torbie. To chyba jego ulubione zajęcie. Następnie idę się ubrać. I tu już mam ogromny problem ze spodniami, bo w żadne spodnie już się nie zapnę, jak widać. A niestety ciążowe były w praniu wszystkie, więc musiałam sobie jakoś poradzić i chodziłam cały dzień w rozpiętych spodniach. Później czas na spacer i ubieram teraz Jasia, jak właśnie widzicie. Nie bardzo lubi się ubierać. Chociaż akurat tutaj był grzeczny, ale czasem no, płacze i się wyrywa, szczególnie, że już jest dosyć zmęczony. No ale nie wyobrażam sobie nie iść na spacer, nieważne jaka jest pogoda, zawsze idziemy na spacer, chyba że mi się po prostu nie chce, ale to jest bardzo, bardzo rzadko, bo Jasiu najlepiej właśnie śpi na dworze. I nieważne jaka pogoda, zawsze na ten spacer wychodzimy. Teraz najgorszy moment. Jasiu nie lubi się smarować, jak to prawdziwy facet, co on się będzie kremami smarował. No, ale posmarować trzeba, jest to krem z Nivei na każdą pogodę. Smaruje Jasia, żeby mu się skórka nie wysuszyła od chłodnej pogody po prostu. Kiedy Jasiu zaśnie, ja teraz wciąż nie mogę dużo chodzić i po prostu wracam do domu, Jasiu śpi na balkonie, a ja w tym czasie robię sobie herbatę, kisiel, akurat miałam ochotę na kisiel, siadam koło niego, cały czas go widzę, obserwuję i w tym czasie robię coś na komputerze, montuję filmiki. I to by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie i do następnego filmiku.